Cześć! Witam was ja, Katarzyna. Cześć i czołem. Okej, wpisujemy unbanol. Chociaż patrząc na czat, to już mam dużo osób do zbanowania, ale... Oho. Ta komenda, no zapukałem, ale za późno. A co? No ją będziesz musiała wpisywać chyba paręnaście razy, ona się może też zbagować. Leci na razie, sanduluję. No tak, ale to może cię skraszować. Jesz coś? Mamy obiady, dwa w lodówce. Jemy coś dobrego? Mamy dwa obiady w lodówce. No dobra, chciałabyś zjeść pizzę, jak on zamówił? Nie. Nie wzięłabyś kawałka? Nie. Dobra, to byłem mniejszą. Jakbym ja zrobiła takie lasery, to moje by jechały w dwie różne strony. Nie, tak się nie da, stary. Zadzwonię do kogoś, kto może mieć możliwości i odpowiedzieć na to pytanie. Braknie odebranych połączeń. Natalia! Jakbyś się miała kiedyś co robić we Wrocławiu, to się odezwij. Pokażę ci krasnoludki. 8 na 10. Chyba... Nie... Przecież to jest tragedia. Wytłumacz. O Boże, bo we Wrocławiu się jeździ i zwiedza się takie... Znaleźć po Wrocławiu takie moje krasnoludki. Tylko, że dla wszystkich zwiedzających informacje to są takie tyci krasnoludki. Tyci krasnoludki. Można je przegapić. Ja się ich dobrze napierdam. I mam idealną linię włosów. Ja, mi się wydaje, że on próbuje to powtórzyć 1000 razy, żeby sam w to uwierzyć. Bo mówić coś takiego abstrakcyjnego co drugie zdanie to jest chyba p***ane jakieś, nie? Ale on to powtarza tak często chyba, żeby samemu w to uwierzyć. Ej widzowie, chyba mi ósemka rośnie właśnie u góry. Au. Ty nie masz wszystkich stałych? No stary, mam wszystkie stałe. I ja mam tak, bo byłam na rentgenie. Dolnych ósemek w ogóle nie mam. Na dole nie mam żadnej ósemki, no nie? U góry tutaj mam ósemkę, ona mi już wyrosła, a tamta się kitrała i nie wyrosła. I stwierdziłam, no jak nie rośnie, to po ją usuwać, nie? I teraz żałuję. Czuję, jak mi pulsuje tutaj dziąsło z tej strony po prostu. Tak jakby mi napierało coś na te zęby i je tak zgniatało tam. Wiesz, ósemki to inaczej zęby mądrości, to może wiele wyjaśnia. Na cycki może też jeszcze przyjdzie czas. Jesteście chuje, kurwa. Wszyscy. But you look like you in a relationship. You could be a hot girl with a boo. Bez sensu TikTok. Tam był chłop pod wodą, Sergiusz. On się tam dusi. Tam. I zobaczcie, na przykład ta jest z twarzy taka motorynka, taka trochę jak Kasiks, nie? Taka średniawka. Ale z ciała bardzo ładna i tutaj nadrabia, nie? Bo wiecie, Kruszwil się postawił. Chciał być tą dobrą osobą, ale w momencie, gdy już mu się to nie opłacało bycie dobrą osobą, to wrócili do siebie i sobie robią jakieś tam live game'y i idą robiąc swój content z 2018. Gdzie ponownie Kruszwil robi ze siebie idiotę, a kamerzysta robi ze siebie ofiarę. Mi ten w ogóle, to z czego ludzie mieli bekę z Kruszwila, że on tam, nie wiem, kąpał jakąś dziewicę w wodzie, kurwa, z lodowca, czy tam w jakimś kozim mleku. Dla mnie to było zawsze takie kurwa dziwne, odklejone i jakoś nigdy nie traktowałam tego jako coś zabawnego. W sensie dla mnie to było po prostu zjebane. Ja nigdy tego do końca nie zrozumiałam, tego fenomenu Kruszwila, który on się gdzieś tam przez to przebił. Szybko, patrz, złapałem go, on kradł. Dobra, nie wychodzisz nigdzie. Nie, co masz? Czyli wraca Olejnik jako przydupas kamerzysty i Kruszwila, wraca duet kamerzysty i Kruszwila w ogóle, wraca Kruszwil, znaczy kamerzysta. Ej, ja chyba nie kupuję pay-per-view na Highlink. Autentycznie nie mam tam dla kogo kupić pay-per-view i żadna walka mnie nie interesuje. Jakby to było za darmo, to nawet nie wiem, czy bym oglądała. Oglądaj na streamie, tak jak Malik polecał. Ej, jedna rzecz, nie? Uświadomcie sobie w głowie, że ten Denis jest w moim wieku. Wiek 24 lata. Wygląda na 30, no wygląda kurwa, jakby 40 też mógł mieć, no. Gdybyś padł ofiarą cyberprzestępstwa, powiedzmy, że z twojego konta znikają wszystkie twoje pieniądze, jakie masz, to czy zgłosiłbyś to na policję? Nie. Mają świadomość, że nie jesteś w stanie przez swoje kontakty dociec, co to była za osoba. Nie. Nie zgłosiłbyś. Nie zgłosiłbym. Powiedzmy, że cały twój dorobek życia znika. Tak. I tego nie zgłaszasz i nic nie robisz tej osobie. Dokładnie tak. Czy to jest pod publikę grane? Nie, no to za to szacunek. To tutaj szacunek. I drugie mam pytanie do ciebie. Jaki k***a szacunek? Co? Jaki k***a szacunek? Prawie sernik wyplułam. Szacunek, zatrzymanie się swoich zasad, a że są głupie, to inna sprawa? No k***a stary, no ale... Nie, serio. To jest jeden z bardziej toksycznych memów aktualnie. Z tym byciem prawilnym, żeby nie być frajerem, 160. To jest najbardziej toksyczny mem chyba na ten moment w internecie. Komuś się stanie kurwa w końcu krzywda z tego powodu. O ile już się nie stanie, tylko o tym nie wiemy, bo kurwa te dzieciaki teraz nie będą niczego zgłaszać na policję, nie będą mówić rodzicom, nie chcą się rozjebać kurwa na kolegów. Napierdolę. Teraz, przez to co ten Denis powiedział, że on by nie zgłosił tego na policję, jakby mu zajebali całe konto, wyobraźcie sobie, że jakiś haker stwierdza: o, nie zgłosisz, no to zajebiście, pyk. Zdalamy się na konto, hakujemy wszystko,
ustalamy wszystko. I on potem, no nie może tego zgłosić na policję, bo już publicznie wydał statement, żeby tego nie zgłosił. I jak źle by to wpłynęło na niego, gdyby był teraz niekonsekwentny. I tak by zgłosił? No ja myślę, że nie. Ludzie chcą przede wszystkim być uznawani za konsekwentnych względem społeczeństwa. Ocena Kaniowskiego w roli prowadzącego. Uważam, że w takim wydaniu bycia prowadzącym ciężko jest to zjebać i on tego nie zjebał, ale czy robi to jakoś super? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie wprowadza nic więcej niż na przykład pan Pawłowski, nie wprowadza nic więcej niż Boxdel. Robi to, co powinien robić, jest git. Tak, dokładnie. Robi to, co powinien robić, no nie? To jakby... On jest, zadaje te pytania i prowadzi tę rozmowę, no nie? Ty byś lepiej to ogarnęła? Nie twierdzę, bo Boże, że ja bym to lepiej ogarnęła. Jak tam się bawicie? Bardzo fajnie. O Boże! Fajnie. Pewnie Patec też dostał od niego książkę. Widziałam, co schował pod siebie. Robiliśmy kiedyś na pilocie turniej szachowy i on z nami go prowadził i przyszedł do mnie i mówi, że za owocną współpracę i dostałem książkę od niego. To była jego książka z dedykacją dla mnie. Podstawy szachów, jak się nauczyć grać. Dostałam fajną książkę. Lubię mecz, może nawet żołnierz. Kasik wygląda tutaj. Co wejdę do Kasik, co ona je? No kurwa, ale to tylko leżał sernik. No kurwa, już zjadłam. Romeo 1, 2, 1, 5. Zajebiście, że była konferencja Pink MMA i tego nie lubisz. Napisałeś to 14 kurwa razy na tym czacie i nie interesuje mnie to dalej! Nie podobało ci się? Proszę, chcesz serniczka? Co się stało, że takie emocje? No bo mi jakiś kurwa łosoś pisze cały czas. Miał być unban all dzisiaj, ale masz pierwszego pana. Pisze mi 14, gdzie to masz tą samą. W ogóle mnie to nie obchodzi, ty mi pisze. Co ci napisało? Że wczoraj była konferencja Pink MMA i on tego nie lubi. I 14 razy to napisał. A nie możesz go zbanować? No już go zbanowałam. Nie żyję. Tam siedzi nas Katarzyna, nienawidzą. Jest 22 dopiero. A, no dobra, to idę sobie też podżyć mordę. Nie, nie dżyj mordy. Z Elementem jest coś nie tak. Czemu? Bo wpierdził znowu wszystko i znowu chce jeść. Dałem mu przed chwilą jedzenie, znowu zjadł i znowu głodny. Co wiesz, że on miał, czy na jestem głodny? Bo jak mu wkładam jedzenie, to on to je. Rozumiesz? No. Ale widać, że ma brzuch już. Ma duży. Strasznie utył. Lubi jeść. A bawiłaś się z nim? Tak, rzucałam mu piłeczkę cały czas. Ej, czuję, że mi ósemka tu rośnie. Rośnie ci? To trzeba wyrwać. Uh-huh. A po wyrwaniu wiesz, że mogę streamować za 2 tygodnie. No, nie mogę teraz wyrwać, bo my jedziemy przecież na ten, do Amsterdamu. Spoko, tam wszyscy jacyś pogięci są, to nie będziesz się z tym wyróżniać. Nie chcę mu się na baby, bo on już nie czuje takiego pociągu do kobiet. Ale lubi termometr mieć tu i ówdzie. Nie lubi. No jak nie lubi? Częściej się zawsze jak u weterynarza mu mierzą temperaturę. Trzęsie się ze szczęścia. Ostatnio nawet udawał chorobę, żeby mu w dupcie włożyć termometr. Nie udawał choroby, tylko miał sraczkę. No i zatkana została termometrem. Też się chce spać? Nie, bo spaliśmy znowu do 13. Przepraszam, ja spałem do 16. No właśnie. Jestem śpiący. Bo nie piliśmy kawy, a nie energetyka. A można tak codziennie? Kawę można. A energetyka? Energetyka to sobie przyłożyła, żeby mi tu zimno było. Prawda? Chcesz nam zrobić kawę? O 23. Jeszcze w nocy nie. Musimy obejrzeć Naruto. Nie, już wolę, żebyśmy skończyli stream około północy, obejrzeli Naruto i koło drugiej poszli spać. Więc nie pijemy dzisiaj żadnej kawy, żadnej. Ale koło drugiej to jest tylko 6 odcinków. Co to jest? Rzymek, nie będziesz znowu spał do 16. Ja chciałabym, żebyś jakkolwiek funkcjonował w ciągu dnia, jeżeli ja też funkcjonuje w ciągu dnia. Przepraszam, funkcjonuje. No od 16. Wstałem, wykąpałem się, zjadłem, włączyłem komputer, zaraz wyłączę komputer, Naruto obejrzę, pójdę spać. Rzuciłeś śmieci i byłeś w sklepie. No to w ogóle DLC już. Tak, rób mu tak, a potem się dziw, że na ciebie bełta, no. Zostawiam ci ją. Emmet mi przyniósł piłkę z takim kłakiem. Gdzie ty to kurwa znalazłeś? Jeszcze jaki dumny z siebie! Obrzydliwe to jest Emmet, rozumiesz? Masz. Jeśli jesteś szczera, to ile masz na koncie? 23 500 zł chyba. Dasz trochę na kompo? Nie, bo muszę kupić swojego. Jeszcze zapłaciłam podatki. Za ile kupujesz kompa? No nie wiem, procesor dostanę. Możliwe, że kartę graficzną też dostanę. Od naszego wspaniałego nowego sponsora AMD. Więc jeżeli wy będziecie tak samo bardzo lubić AMD jak ja, to może dostanę kartę graficzną. Więc lubcie AMD. A po chuj ci procesor, jak nie masz dobrej płyty głównej. Ja nie wiem. Ja tu siedzę 4,5 godziny. Gadam do was jedno i k***a to samo i wy nic! I wy nic!
Nic! Ale chuj w tych ekspertów od komputeru. Mówisz chłopowi, że składam nowy komputer. Jego sercem będzie nowy procesor od AMD, który dostanę ze względu na współpracę z nimi, że będę ich nowym ambasadorem w Polsce. I chłop ci pisze, tak? To nie zła współpraca z AMD, jak w opisie masz w komputerze Intel? No chyba mam, bo to stary komputer. Będę składać nowy. Logiczne. Intel lepszy niż AMD, ty się nie znasz. To, że mówię ci, że połączenie procesora i karty graficznej to jest z tej samej firmy, to jest lepsze, to jest taki chwyt marketingowy. No kurwa mać, jakbym dorwała takiego jednego z drugiego, to bym was tak mocno przytuliła, żeby wam się odechciało pisać takie komentarze. Ale przecież w opisie masz Intel. Dzięki wam serdecznie za dzisiaj. Widzimy się pewnie jutro. Kocham was, jesteście wspaniali, buziaki i dobrej nocy wam życzymy. Emmet też.